Ukraine ukończył budowę synagogi, ostrów Wielkopolski liczył tylko 7 tysięcy mieszkańców. Budowla panelowa wtedy obok kościoła Karolińskiego w ratuszach na Zoom to najpokazatelniejsze mieście. Wyróżniała się nie tylko wielkością, ale też walorami architektonicznymi. Wydaje się, są tu wpływy nurtu małoletańskiego, występującego w budowlach tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej, od Berlina do Budapesztu. Celem religijnym służyła synagoga do roku 1949. Trzeźwie ocalała, kiedy okupanci niemieccy zniszczyli całą dzielnicę żydowską. Potem przez dziesiątki lat pełniła rolę magazynu, najpierw żywności, później innego. Niestety doraźne naprawy nie uwolniły gmachu od postępującej destrukcji. Na nasze kulturyzacji, a nie na porze życia kulturalnego, oczarowani niepowtarzalnym klimatem wnętrz, organizowali tu od roku 1984 imprezy poetyckie, wystawy plastyczne, konkursy teatralne. Ja może przybliżę kilka takich informacji, które są ściśle związane z remontem synagogi, a później przekażę mikrofon panu Bucjanowi Kołodziejowi, który tutaj przedstawi jakby takie aspekty techniczne tej inwestycji. W roku ubiegłym został wykonany projekt remontu i adaptacji synagogi na cele kulturalne. W roku W październiku 2009 roku została podpisana umowa na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.2 Rozwój Kultury i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego. Przyznanie tego dofinansowania pozwoliło miastu na dokończenie procedury przetargowej, która miała wyłonić wykonawcę robót. I tak szczęśliwie wczoraj udało nam się podpisać umowę na wykonanie tych wszystkich robót. Koszt tych robót to około 6,5 miliona. Do tego należy jeszcze doliczyć koszt nadzoru inwestorskiego, który wyniesie 180 tysięcy. Należy pamiętać o tym, że 70% tych wszystkich nakładów, które poniesiemy na wykonanie remontu synagogi, będzie pochodziło z środków zewnętrznych, a tylko 30% będzie pochodziło z budżetu miasta. W bieżącym roku, znaczy generalnie termin wykonania umowy to 30 czerwca 2011 roku. W roku bieżącym chcemy, zgodnie z harmonogramem, zostaną wykonane roboty zewnętrzne, a więc elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, pokrycie dachu i elementy zarodzenia, chodniki, zieleń. Zacznę od tego, że synagoga ostrowska została zbudowana w 1867 roku. Rozpoczęto budowę w 1857. Pierwsza w ogóle synagoga na terenie Ostrowa powstała już w 1780 tam bodajże. Z tym, że no, okazało się z uwagi na to, że miasto Ostrów liczyło około 30% mieszkańców, to byli Żydzi. Dlatego no, postanowiono rozbudować tą synagogę i powstała ta nowa synagoga, która do dzisiaj istnieje. Synagoga ta, która do dzisiaj istnieje, została wpisana w 1988 roku do rejestru zabytków. I poczyniono w tym momencie starania o, ponieważ nie była zagospodarowana, poczyniono starania o jej wykup. Została ona zakupiona przez władze Ostrowa, o ile dobrze pamiętam, 4 lata temu, w 2006 roku. I przystąpiono do wykonania projektu. No, pierwszy projekt opierał tylko i wyłącznie na odbudowę elewacji, ponieważ no, nie ma dokumentów, nie ma żadnych danych, jeżeli chodzi o wnętrze tego budynku. Nie omieszkam tutaj powiedzieć, że pierwsza inwentaryzacja i projekt jako taki elewacji został wykonany przez ostrowską firmę Budex i według tej dokumentacji ma być ta synagoga odnawiana. Tak jak koleżanka mówiła, jeszcze prawdopodobnie w tym miesiącu zaczną się roboty. Te roboty polegają głównie to, co koleżanka wstępnie powiedziała, ten pierwszy etap, my to tak dzielimy na pierwszy etap, czyli te roboty zewnętrzne.
Natomiast całość ma być zakończona w 2011 roku, do połowy roku, czyli do 30 czerwca ma być zakończona całkowicie synagoga już wewnątrz polichronii, która będzie musiała być wykonana z uwagi na to, że wnętrze synagogi praktycznie całe jest z drewna. Będzie również wykonana nowa posadzka, jak doposażenie typu obiekt ma być w ogóle przeznaczony na cele kulturalno-oświatowe typu kameralne koncerty, tak jak to się odbywało do tej pory, gdzie praktycznie odbywały się tam tylko i wyłącznie teatry form niezależnych. No, ma być ta działalność rozszerzona. Jest problem jeden, dość poważny problem na tyle, że no, musimy doprowadzić do tego budynku wszystkie przyłącza. Tam są tylko i wyłącznie na dzień dzisiejszy przyłącze energetyczne zrobione. Natomiast przyłącze wody, kanalizacji, ja już nie mówię o teletechnice, PPOŻ i tak dalej, także to...